Hej, hej, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Wiedźmok 2. Czy ten pan jest jakiś taki dziwny i się tutaj dziwnie... Ej, dzieci mnie zablokowały. Dobra, wypadał stąd. Co te dzieci ode mnie chcą? Ten facet mi wyglądał trochę dziwnie, bo miał kapelusz jak Gandalf i w ogóle... Dobra, bierzmy wszystko, niczego nie oszczędzajmy. Za czym on tak węszy? Jak to za czym? Za wszystkim, co mogę wziąć, kochana. Witam. Ja też witam. Spadam już. Już się nie narzucam. Kolejny odcinek, gdzie sobie postaramy... Co, zaraz, skąd ja przyszedłem? W którym się postaram wziąć wszystkie... Wszystkie questy, które są i wszystko, co mogłoby być przydatne. Zukicia. Dlaczego tak na mnie patrzy? Dlaczego tak na ciebie patrzy? No domyśl się, kochana, domyśl się. Oreny, łóżko nie, miał miał, idziemy stąd. Może to być trochę nudne, ale jak już nagrywam, to nagrywam do końca. Dobra, żebym ja się tutaj nie zgubił, bo ja już się zgubiłem. Jasne, że się zgubiłem. Zaraz, ta brama nie. Tam się szło chyba do tego. Mu, biorę mieszek albo biorę mieszek i życie. I co on na to? A on jest jeszcze trzecia opcja. Są mu dwa miecze. Mieczek, Dobra, jeszcze tu sprawdzę. I to chyba powinno być wszystko, jeżeli chodzi o... Teraz tu nawet już chyba byłem. I to powinno być wszystko, jeżeli chodzi o te tutaj... Mieszkanka. Bawimy się w żołnierzy i wiewiórki? Tak mi się zdaje. No chyba tak. Dobra, pójdziemy sobie nad brzeżem. Pójdziemy sobie nad brzeżem i postaram się jeszcze tutaj sprawdzić parę rzeczy. Na górze właśnie, na górze coś jeszcze jest. Tam muszę to sprawdzić. Aha, ty kolego. Jak poszło? Zdobyłeś recepturę? Mam dla ciebie recepturę. Jasne, pokaż. Oto twoja receptura. Doskonale. Zanim dostaniesz pieniądze, muszę sprawdzić w laboratorium, czy jest prawdziwa. Wybacz, ale jestem ostrożnym człowiekiem. Ja też. Oddawaj recepturę. Dobrze. Pójdziemy więc razem. Będę czekał na ciebie przy bramie wejściowej od strony rynku. Okej, okej. Dobra. Ja akurat to pamiętam, więc na niego sobie poczekam. Ej, ludziska, ludziska. Witam. Nie, ona powiedziałaby, że zapiernicza jak dyliżans. To jest brzydkie powiedzenie. Czy ja coś tutaj jeszcze mam? Taki wniosek. Co tam nowy? Może byśmy się tak od czasu do czasu za jakąś uczciwą robotę wzięli. No. Teraz kolega. Dobre. Coś bardzo ważnego. Dobre. Uszanowanko. Dokąd zmierzasz, koleżko? Co mamy tutaj? Drzwi zamknięte, nic dla mnie. Dobra, w sumie na tym nadbrzeżu to tylko jego tutaj szukałem. Nic więcej mi tutaj chyba raczej nie przypadło, chociaż... O! A to co? No proszę, proszę, wyjście. A zaraz, czy ja mogę z Triss porozmawiać? Bo ja z Filipem rozmawiałem, ona pewnie by chciała coś wiedzieć. Nie. Nic nie chce ode mnie wiedzieć. To nic. A! Przy okazji... Uważaj na ramię sierpowy! Chciałbym skorzystać ze schowka. Teraz tak, co ja bym mógł sobie tutaj zrzucić? Te wszystkie rzeczy, składniki rzemieślnicze, ja sobie je tutaj poskładam. Jak będę miał zamiar coś... jak będę miał zamiar coś tam robić, to sobie to wezmę. Książki nie, pułapki, ulepszenia, to może mi się przydać. Z kolei tutaj jakieś tam rzeczy. Chyba w tym momencie mam i tak lepsze rzeczy. Nóż do miotania. Niech będzie. Halabarda, kordelas, obrażenia 12.
Zaraz, to na pewno nie będzie ciekawe. Też nie młot, siekiera na bank nie. Zardzewiałe sztylety to już mogę się założyć, że nie. Halabarda, no niekoniecznie, jeżeli chodzi o obrażenia. Ale ten kordelas, sprawdziłbym ten kordelas, jak się ma w stosunku do mojego miecza stalowego. Miecz stalowy, 10 do 12. Szansa na natychmiastowe zabicie przeciwnika 2%. Tu. A tutaj mam 12 na 17. I krwawienie i trucizna. No to chyba mi się zdaje, że ten kordelas możemy sobie tutaj zamienić. Co prawda miecz runiczny możemy ulepszać. To jest jeszcze ciekawa rzecz. To jest jeszcze ciekawa rzecz. Ha, ha, ha. Składnik alchemiczny mutagen. A jak z naszymi wzmocnieniami? O, krasnoludzkie wzmocnienie. Tam. Mamy trzy wzmocnienia. Odporność na podpalanie, słabe wzmocnienie. Przepraszam, wzmocnienie. Odporność na truciznę i... O, to wzmocnienie mógłbym sobie tutaj kliknąć. Akurat. To akurat mógłbym. O, zwiększona lekko, malutko zwiększona ten, żywotność. Dobra, czy ja mógłbym się tutaj teraz kimnąć, medytować? Bo mam poziom szósty, 5 talentów do wydania. Alchemia niekoniecznie, bohater, picie eliksirów i odpoczynek. Aha, no tak, bo to picie eliksirów tutaj było na takiej zasadzie, że ja musiałem najpierw się wymedytować i wypić podczas medytacji. Dziwna sprawa. Dobra, w co mógłbym iść? Szermierka, magia, trening, alchemia. Zobaczmy, co mamy na treningu. Regeneracja wigoru poza walką 25%. Poza walką to mi tam rybka. Odblokowuje umiejętność rzucenia sztyletem? Niekoniecznie. Odblokuje parasowanie cioców z wszystkich kierunków? Niezłe. Następny poziom 10 żywotności. Odblokowuje możliwość odbijania strzał i regeneracja wigoru w walce 10%. To było dobre, mógłbym iść tak. Ale cofnijmy się. Musi tego cofnąć. O, magia. Ktoś z was mówił. Schemat zablokowany. O, proszę. To mogę na razie tylko iść w te kierunki. W ten kierunek? Treningu? Dziwna sprawa. Nadal jest to zablokowane? Nadal. Powiem wam szczerze, że zapomniałem. Zapomniałem. Dlaczego mam to zablokowane? No nic. Pójdźmy tutaj. Tutaj i mam jeszcze dwa talenty. Tu i tu. Dobra. Nadal to jest zablokowane. Być może na kolejnym jakimś poziomie mi to się odblokuje. Możliwe, możliwe. Dobra, odpoczywać raczej nie chcę. Jeszcze za dnia bym sobie tutaj coś pozwiedzał, zwłaszcza nadbrzeże. Znaczy nie nadbrzeże, a tą bramę jakąś tam wyjściową, południową czy coś. Zaraz, którędy ja tutaj wychodziłem? Tędy byłem, nie? Muszę przejrzeć przy okazji, kurde, questy. Żebym ja tutaj czegoś nie pominął. Aha, tędy i tak muszę wyjść. Cyk. Aha, i tutaj będę musiał jeszcze czekać na tego gościa, z którym miałem gdzieś tam iść do podziemnego kręgu czy coś. Pyk. Dobry. Ej, ale ja bym nie chciał z nim, nie chciałbym z nim iść od razu. Bo on do mnie zagada. Pewnie, z tego co pamiętam. No jasne, że tak. Gdzie byłeś? O! Wiesz, gdzie mogę znaleźć elfa, który nazywa się Cedric? Nie pakuj się w to. Kupcy dobrze płacą. Boisz się Shilly? Kiedy spotkaliśmy Shilly, zbladłaś. Wydawało ci się. Za dobrze cię znam. Shilly to jedna z najpotężniejszych czarodziejek. To nie powód, żeby się jej bać. Nie wolno jej ufać. Uwielbia manipulować ludźmi i jest bardzo przebiegła. Masz jakieś dowody? Dobrze wie, że straciłeś pamięć. Udawała, że nie jest tego świadoma. Po co? Nie wiem. Trudno dojść, o co jej naprawdę chodzi. Przekonajmy się. Jak? Wybiorę się z nią na polowanie.
ale najpierw muszę pogadać z Cedriciem. No to chodźmy do niego. Jest na platformie obserwacyjnej. Okej. Okay. Triss Merigold. Do tego gościa podejdę sobie później. Triss Merigold. Ale zanim. Ostrożnie tutaj! Kolega cichy. Dobra, dalej może nie będę szedł, bo tam dalej są niebezpieczne miejsca. Triss niech sobie pójdzie tam gdzieś dalej. Ja sobie przy okazji tutaj pozwiedzam. Nie ma tu już tak gęstego zabudowania. Macie jakieś zajęcie dla Wiedźmina? Roboty u nas starczy i na trzech Wiedźminów. I co? Skoro my biedni. Jakoś się dogadamy. Idźcie lepiej na rynek we Flotsam pod karczmy. Tam na tablicy wiszą ogłoszenia. Jeno, trola nie ruszajcie, cokolwiek by miastowe mówili. No proszę. A jakieś inne zlecenia? Na starucha ruszajcie. Loredo wykosztował się na czarodzikę, znaczy się ma w budżecie pieniędzy. Masz na myśli Kejrana? Jak go zwał, tak zwał. Rzeczna bestia, o niej mówię. Jeszcze nasi pradziadowie się z nią użerali. Ale ostatnio nie idzie wytrzymać. Sieci rwie, ryby jadem dławi. Nawet Loredo powiedział, że skoro lokalna gospodarka uznaje uszczerbunku, nie ma wyjścia i trzeba się wykosztować na czarodziejkę. Dobra. Bywaj. Tymczasem. Jorwet, to już widzieliśmy. Dobra, weźmy do środka. Jak już wspominałem, nie ma tutaj takich gęstych zabudowań, więc powinno to pójść szybciej, jeżeli chodzi o exploring tych miejsc. Wzięte. O, ktoś tu jest. Jak zdrowie, babciu. Trzymam się, synu. A czego ty u nas szukasz w Bindudze? Zabójców króla. No proszę, nawet Foltesta przeżyłam. Jeszcze przeżyje Loredo i nic mnie już nie będzie tu trzymało. No, fajnie. Myślałem, że dostanę od niego jakieś questy, a tu nic. Nikt nie chce z nami tutaj rozmawiać? Chodzę od rana. Myślałem, że mi zgaszę. Szukam elfa Cedrica. Ktoś a ty wie, ci dopiero. Jest? A o co chodzi? Chcę go spytać, czy las jest bezpieczny. A skąd mi wiedzieć, czy aby na pewno tego chce, tak? Dobra, mniejsza. To możeście rasisty i w ogóle. Rasisty. Wszyscy, kurde, są wyzywani od rasistów. No w sumie. To te, kurde, chłystki bez wykształcenia, które tutaj zostały zatrudnione do straży. Rzeczywiście. Wszyscy z nich są praktycznie rasistami. A, byle znaczy, każdy no z nich jest rasistem. Rasistą. Jeszcze to bym chciał wziąć, tylko nie wiem dlaczego. O. Czasami to nie działa. Dobra. A czy dziewczyna ja tu pamiętam, może że zostać tu było... Wiedźminem? Nie może zostać Wiedźminem dziewczyna. Nie może. Nie bierz się za to. Jezu, kolejny Alvin mi się znalazł. Co oni ode mnie chcą? Nie czepiajcie się mnie, dzieci. Naprawdę. Na Jorweta! Boże. Dlaczego oni chcą tego Jorweta tak ubić? Znaczy pewnie ja bym też chciał bardzo. No ale no dajmy sobie siana. Na razie z nim. A gdyby mnie tak w krzyżu nie rypało. Mnie też w krzyżu łomie. Także nie narzekaj. Ech. Po ostatnim bieganiu to mnie łomie. Gubię czy co? Jakie w ogóle ten. Wyciągnęła wnioski. Po co mi dwa miecze? Bo je gubię. Tak, dziewczynko, na pewno. Co tutaj mamy? A gdzie wam tak śpieszno? Jezu, ugadali się, mówią to samo. Co mamy tutaj? O! Coś tu było. Jest, skrzynia. 17 orenów ktoś trzyma w skrzyni, która nie jest... Ej, coś tu jeszcze jest. Która nie jest zamknięta. Dziwne. I to ludzie, którzy mówią, że groszem nie śmierdzą. Więcej nikogo nie zdradzisz, Elfia Suko. Zaraz. Nie macie prawa! Co tu się dzieje, panowie? Znaczy ja wiem, co się tu dzieje. Co tu się dzieje? Ta kurwa jest szpiegiem z Coyatel! Nie mów tak brzydko. Macie dowody? A co ci do tego? Czekaj! Przesiaduje w garnizonie. Wdzięczy się do nas. Rodryk mówi, że mu dupy dała, ale w to nie wierzę. Dała mi!
I to są te dowody? Zaginęło dwóch naszych. Ostatnio widzieli ich z tym suczyskiem. Tylko z nimi rozmawiałam. Potem poszli w stronę jaskiń. Nic więcej nie wiem. Kłamie, suka! Wprowadziła ich w zasadzkę! Najprościej będzie, jak sprawdzicie jaskinię. Tam się roi od wszelakiego świństwa. Ja to zrobię, a wy mi zapłacicie. Czekajcie na mnie na przystani. No i problem prawie rozwiązany. Znaczy, zajmę się nim oczywiście. Spokojnie, spokojnie, jak na wojnie, ja się Wiedźmin ten zajmę. Także bez kitu. Belisa. I patrzcie, ile tu jest tej Belisy. Boże. I to jest odwieczny problem RPGów, że ja wszystko muszę zebrać. Aha, dlaczego? Boże, jeszcze coś tu jest. Zawsze wszystko muszę zbierać. I tak się to później kończy, że ja chodzę i zbieram jak ten idiota. Ej, zaraz! Czy tutaj nie mieszka ten alchemik? Czy ten jakoś tam czarodziej, czy coś, czy coś, czy coś, czy coś? Zaraz, zaraz, zaraz. Tak mi się coś przypomina. No właśnie. Gdy jesteś pobliżu, mój medalion drga reaguje tylko na magię i niebezpieczeństwo. Może ostrzega cię przed plaśnięciem w pysk? Racja, nie moja sprawa. Posłuchaj uważnie. Może i ludzie gadają, że jestem wiedźmą, ale nie zajmuję się czarami. Nie wyglądasz na kogoś, kto przyszedł zamówić urok lub klątwę, więc jesteś albo tropicielem sensacji, albo tropicielem czarownic. Nie chcę cię zadenuncjować, ale też nie chcę cię oglądać, jak tańczysz nago przed ołtarzem Vejopatisa. Chcę kupić zioła. Zioła? Zioła. Na własny użytek. Zagrać możemy z nią w kości, albo... A właśnie, ja z nią mam zagrać w kości. Właśnie, 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 właśnie. U niej możemy kupić... Nie, tutaj. U niej możemy kupić sobie składniki. Receptury między innymi, tyż i zęby Endriagi. Z tego co wiem, to on jest nam potrzebny, ten składnik jest nam potrzebny do ulepszenia broni. Ale zanim, to zagrajmy najpierw z nią kości. Na razie nie będę nic od niej kupował, ja bym chciał zagrać z nią kości, bo mamy questa, żeby z nią wygrać. Poproszę o dobre kości. 1, 2, 3. Czy wy to widzicie? 1, 2, 3. 6, 5. No god damn it. Czwórki nie mam. Przeciwnik rzuca kośćmi. Ej, dlaczego? Boże, ja nie wybrałem kości do tego. Boże, jaki ze mnie lamus. Nie wybrałem kości do ponownego rzutu, a nie miałem prawie nic, no bo nie miałem w sumie nic. Dobra, zagrajmy w kości. Jeszcze raz. Same jedynki, to by mi pasowało. Nawet same jedynki. Co mamy w tym momencie? Piątka, piątka i szóstka. To rzucimy sobie tymi. Ja zazwyczaj celuję w trójkę, bo to często jest tak, że daję radę. Chociaż nie sprawdziłem. Osz! Myślałem, że wypadnie. Bo często jest tak, że... Wygrałem, bo miałem chyba fulla. 5, 5, 5 i dwie trójki. No. Wygrałem? Dostanę questa? Ej, questa miałem, żeby wygrać z Aneszką. Nie. Podziemny krąg nie. Gdzieś tu był... Na koniec Hecy pod szywienicą Loretę poprosił mnie o rozmowę. Keiran, zlecenia, kłopoty z trolem, nie ma mocnych, a zawodnicy na rękę. Pokerowa twarz, o właśnie. Wygraj w pokera z Żegotą. A nie, to jest Aneszka. No też Żet. I właśnie dlatego mi się tak skojarzyło jakoś. No nic. Pokonali zawodnicy. A gdzie ja mam tego szukać? Właśnie. Tutaj ktoś. Jak się ten gość nazywa? Tutaj powinno mi się... odszukaj i wyzwij na pojedynek Bartosza Szkutę. Bartosz Szkuta. Musi zostać pokonany. Belisę sobie pozbieram. Zaraz pójdziemy do Cedrika. Spokojnie, spokojnie. Bez nerwów.
nie nerwować się. Coś tu było jeszcze, o. Bartosz Szkuta. Czy ja tu byłem? Nie, ja tu nie byłem. To jest najgorsze. Przeglądanie pierwszych lokacji. Jak wejdziemy do jakiejś nowej lokacji, to przeglądanie lokacji. Żegota! Jest! To z nim mam wygrać w kości. Właśnie, właśnie, właśnie. Żegota. Dobra. Zapiszmy. Pierwszorzędna robota. Prawda? Skóry pierwsza klasa. A i garbarz sroce spod ogona nie wypadł. Tu kobylarz, gach, tam cielątko nieboże. A i wydrze futerko się znajdzie. Polujesz? W królewskiej puszczy nie lza polować. Wie to każde dziecko. Zresztą strach teraz między drzewa wchodzić. Co się porobiło z potworami? Widać w okolicy przybyło pożywienia. Po mojemu szykuje się wojna. Niekoniecznie. Skojatel napadają na kupców, walczą z wojskiem. Dla trupożerców to idealne warunki. Znaczy, trzeba zaczekać na lepsze czasy i poprzestać na małym. Jak zresztą uczy dobra księga. Okej, okay, wykonaj dla mnie przedmiot, pohandlujmy, zagrajmy w kości. Do zobaczenia. Najpierw sobie zapiszę jeszcze raz. Boże, nie mogę zapisać, dlaczego? Najpierw sobie zapiszę, bo już tam z nim trochę pogadaliśmy. Możemy z nim zagrać w kości. Też małe zakłady. Tak jak to było w jedynce na początku. Było... Małe stawki, 2, 2, 1, kurde, 3, 3, 4, 4, noż nie wierzę, ma dwie pary. Dobra, miejmy nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Bo wiecie, para, znaczy trójka jest lepsza, Boże! Przegrałem. Nie trafiłem w tą. Za cienki jesteś na żegotę. Tak, za cienki jestem, ja ci dam za cienki. Bo to jest problem, że to jest tak pod strasznym kątem. Jak ja rzucam te kości, to jest to pod kątem. To jest tak dziwne to rzucanie kości. Ja zawsze się rage'owałem, jak grałem za pierwszym razem Wiedźmina, to zawsze strasznie rage'owałem, że te kości mi wylatywały poza ten... poza planszę. No jak ja mam wiedzieć, jak ja mam rzucać? Z jaką siłą i tak dalej. Jeden, jeden. Znowu to samo. I dwie szóstki. On ma... O ja pierdzielę, on wyrzucił cztery piątki. No chyba was poturbowało. Ja nie wiem teraz, czy kareta nie jest... Czy kareta jest większa od fula, czy nie. A, spróbujmy. No ja pewnie to przegram. Chciałbym jedynkę albo szóstkę wyrzucić. Jest jedynka. Przegrana! No właśnie, czwórka jest lepsza od tej. Za cienki. Daj, widź pan w piździet. Jeszcze o ile siłowanie się na rękę i walkę na pięści jest ok, bo to zależy od moich umiejętności, dajmy na to szybkiego wciskania przycisków czy sterowania myszką. Także tak tutaj typowy hazard jest tak dziwny. Ja tak nie lubię hazardu. Bo to wszystko jest... To wszystko zrzucamy na szczęście. Na totalne szczęście. Mam to gdzieś. Rzucam tym. Boże, on podbija cały czas. To znaczy, że on będzie wygrywał cały czas, jak będzie podbijał. I znowu nie wygrałem. Fuck! No bez kitu. Za cienki jesteś na żegotę. Ja ci dam za cienki na żegotę. Po prostu masz szczęście. Ja wiem, że teraz ktoś się odezwie, kto gra w pokera, że to wszystko zależy od skilla. No niekoniecznie. W tych kościach akurat to wiecie jak jest. Chciałbym zagrać. Boże, ile razy jeszcze będę to powtarzał? Chcę questa wykonać. Walą mnie te 20 orenów. Naprawdę, sprzedam sobie jakieś inne ciekawe rzeczy. Trzy jedynki. Dobrze. Czy ja... Chcecie mi powiedzieć, czy ja znowu... Boże, znowu nie naciskam kości. Ooo, pierony, jak ja nienawidzę tych kości. To jest najgorsze gówno, które może być w tej grze. Naprawdę. To jest najgorsze zadania, jakie można wykonywać. Już wolę walczyć, już wolę rozwiązywać, zabijać potwory. Ale nie walczyć, nie grać w te pieprzone kości. Dlatego ja nie gram w kości tak z ludźmi, którymi nie muszę. Tylko te, które są do zadań.
Dwie czwórki, szóstka, piątka. Aha, mam dwie piątki. Dobra. Znaczy pewnie będziecie mieć pizdziet pomysłów na to, że o, bo tutaj lepiej, żebyś wyrzucił to, a lepiej, żebyś rzucił tym ponownie, a lepiej, żebyś tym... Ciulać, wygrałeś, jest, nareszcie. Dobry jesteś. Masz swoje pieniądze. No widzisz, a mówiłeś, że ten... Dzięki. No, nareszcie. Nareszcie. Jesteście już? Wszyscy siedzą wygodnie? No to posłuchajcie. Nie tak dawno temu królowi Foltestowi urodziła się córka o imieniu Adam. Boże, ja brałem w tym udział. Ja brałem w tym udział, więc nie chcę tego słuchać. Odrodziła się jako strzyga. Przecież ja nawet tą strzygę... Po co to opowiadasz, kolego? Ja to... Wszyscy to o tym wiedzą. I nawet ja ją odczarowałem dwa razy. Tak zwane po angielsku twice. Który to był ten Bartosz jakiś tam? Nie może. Ale wszyscy zawiedli. Bartosz, jest Bartosz. Obejrzał rany po szponach strzygi i mimo, że go ostrzegali, przyjął... Czego chce? Mówią, że nikt nie pokonał... Ano... Czas to zmienić. Nie jeden próbował i gówno mu wyszło. To co? Idziemy? Poczekajcie. Ja tego nie ten... Tak. Mocny jesteś na rękę. Zaczynamy. Dobra, chodź ze mną. Ale teraz, bo potem nie będę miał czasu. O, bo taki zarobiony jesteś. Rozumiem, do roboty trzeba i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo. Boże, gdzie mam iść? Do jakiegoś stołu pewnie mnie prowadzi. Macie tu jakiś stolik? Jest, widzę. Tu. Specjalnie przygotowane miejsce, stanowisko. To pewnie olimpiadę robią. Albo coś w ten deseń. No i co? No jestem. Gotowy? Sir. Możemy zaczynać. Znaczy siur. O, ciup! Jakie stawki. To będzie ciężkie, co mi się zdaje. No, jest ciężkie, ożesz ty wpytę. Nie. Jest. Silnyś jak buchaj. Masz swoje oreny. Kiedyś bawiła u nas kompania najemników pod wodzą Adama Pangrata. Jestem tu najsilniejszy i spróbowałem się zadzie. Ale ma chłop krzepę nieludzką. Rozłożył mnie jak niemowlę. Jak go gdzie spotkasz, powiedz, że szkutnik pije jego zdrowie. W porządku. Pewnie zapomnę, ale dobrze. Czyli pewnie nam powiedział o kimś, kogo możemy też wyzwać na rękę. Witamy na zadupiu. I tak też zrobimy, jeżeli go spotkamy. Ale najprawdopodobniej to jest osoba, która jest w innym... mieście już. Więc tutaj praktycznie tylko nam chyba zostało pokonanie tego podziemnego kręgu, ale tu musimy się z gościem spotkać przed karczmą po zmroku. A tymczasem ja ten odcinek będę kończył, bo pewnie Cedric będzie miał bardzo dużo nam do powiedzenia, więc to by długo trwało. Tam widać ładny kształt Triss, a tymczasem ja się żegnam. Dzięki za wasz czas, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Dzisiaj znowu trochę oglądania, ale już w sumie wszystko przejrzeliśmy. Każdą chatę splądrowałem, znaczy wziąłem rzeczy, które mogą należeć do mnie. I teraz możemy się skupić na questach. Także dzięki za wasz czas i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.